gdzie w Polsce tramwaje kursują najszybciej. By poznać odpowiedź na to pytanie, udałem się na trasę Peski, czyli poznańskiego szybkiego tramwaju. Liczący ponad 8 km odcinek trasy bezkolizyjnej, przebiegającej po estakadzie i w 6-metrowym wykopie, pozwala osiągać tramwajom prędkość jazdy do 70 km na godzinę. Poznajmy bliżej fenomen tej trasy. Założenia, Peska miała być 27-kilometrowym systemem szybkiego tramwaju z własną zajezdnią, w pełni niezależnym od reszty sieci tramwajowej. Przedłużająca się budowa i brak perspektywy finansowania inwestycji z miejskiej kasy zadecydowały o włączeniu trasy w istniejący układ standardowego tramwaju i tkankę miejską już w pobliżu mostu teatralnego, niedaleko centrum miasta. Stąd tramwaje od 1997 roku mknęły do znajdującego się na północy osiedla Jana III Sobieskiego. Jednak jak długo mieszkańcy czekali na szybkie połączenie z dworcem kolejowym? Rozwiązanie tej zagadki przyniósł wrzesień 2013 roku, kiedy przedłużono trasę PST do dworca zachodniego, czyli w zasadzie do dworca głównego. Na 2-kilometrowym odcinku oddano wtedy dwa przystanki. Jeden z nich jest tylko tymczasowy, znajdujący się przy moście teatralnym, a mający istnieć do czasu uruchomienia węzła przesiadkowego przy rondzie Kaponiera. Nowy odcinek PST zakończony jest pętlą za peronem 7 dworca kolejowego oraz łącznikiem z torowiskiem w ulicy Głogowskiej. Ośmiometrowy hol przystanku Dworzec Zachodni ze szklanym łukowym dachem o maksymalnej wysokości 8,4 metra robi ogromne wrażenie na przyjezdnych. Peron przystankowy wraz z torowiskiem mają szerokość 17 metrów. Nie brakuje tu też przejścia w stronę dworca Poznań Główny, które zapewnia pieszy tunel. Jakie są więc parametry ruchowe tej trasy? Wystarczy powiedzieć, że w ciągu godziny pestką mogłoby pojechać do 6000 pasażerów. To tyle, ile pomieścilibyśmy w 15 składach Pendolino, czy też tyle, ile zamieszkuje miejscowość Karlino w województwie zachodniopomorskim. Trasą PST kursuje 6 linii dziennych, w tym dwie tylko w godzinach szczytu oraz jedna linia nocna. W godzinach szczytu między 7 a 9 oraz 15 a 18 tramwaje podjeżdżają na przystanki średnio co 2 minuty. Jeszcze więcej kursów wykonuje się o godzinie 8 rano, łącznie 38 w ciągu godziny. Średnio więc tramwaj podjeżdża na przystanek prawie co 1,5 minuty. Z kolei w soboty i niedzielę kursują głównie 4 linie, każda z częstotliwością 20 minut.
daje to w efekcie 5-minutowy takt kursowania tramwajów. Wiemy już, jak często kursują tramwaje. Pozostaje pytanie, w jakim czasie pokonują one całą trasę PST od osiedla Sobieskiego do Dworca Zachodniego. Potrzeba im na to zaledwie 13 minut. Uzyskują przy tym średnią prędkość komunikacyjną bagatela 35 km na godzinę. Jest to taka prędkość, która uwzględnia zatrzymywanie się i czas postoju na przystankach. Dla porównania, na standardowych liniach wielokrotnie krzyżujących się z samochodami prędkość ta wynosi zaledwie 18 km na godzinę. Stacje szybkiego tramwaju zlokalizowane są średnio co kilometr, a łącznie jest ich 8. Węzły zintegrowane są z komunikacją autobusową Poznania oraz gmin ościennych. Aby dotrzeć do przystanku autobusowego, wystarczy wejść schodami na wiadukt przecinający trasę w pobliżu stacji. Wiele stacji jest niestety zaniedbanych. Jest na nich po prostu brudno i ciemno. Gołym okiem widać natychmiastową potrzebę inwestycji w odnowę przystanków. Tramwaj był szyty na miarę liczby osób zamieszkujących trasę w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Łącznie to ponad 70 tysięcy mieszkańców Poznania. Do tej liczby dochodzą też mieszkańcy okolicznych gmin. Trasę obsługuje standardowy tabor dostępny w Poznaniu, a w zdecydowanej większości Solarisy Tramino, Siemensy Combino i składy Constali 105NA. Zakaz w poruszaniu się trasą przyznano w styczniu 2010 roku wszystkim 10 czeskim Tatrom, o ironio, zakupionym do obsługi szybkiego tramwaju. Co trzeci zepsuty tramwaj na trasie PST był wagonem tej marki. Zakaz zdjęto jedynie dla jednej sztuki po jej modernizacji przez poznański Modern Trans. Lokalna prasa wielokrotnie wspomina o trasie PST w swoich artykułach. Głównym tematem jest zatłoczenie i zbyt niska częstotliwość tramwajów. Głośnym echem odbiła się też sprawa bezdomnej koczującej już ponad półtora roku przy trasie szybkiego tramwaju na Piątkowi. Na ostatnim przystanku trasy PST powstał dworzec autobusowy. Zadaszony gmach z parkingiem rowerowym jest przystankiem początkowym dla 13 linii autobusowych, w tym międzygminnych do Chludowa, Murowanej Gośliny, Rokietnicy i Suchego Lasu. Przesiadka z tramwaju do autobusu wiąże się z pieszym przejściem od 120 do 200 metrów. W Poznaniu charakter szybkiego tramwaju ma także tunel trasy z osiedla Lecha na Franowo. Czy tylko w tym mieście mamy w Polsce trasy szybkiego tramwaju? Otóż nie. Tego typu transport jest również w Krakowie. Odcinki jego trasy są jednak krótsze, a wagony poruszają się wolniej. Do grona posiadaczy szybkich tramwajów już wkrótce dołączy jeszcze jedno polskie miasto. Na wiosnę 2015 roku otwarty zostanie pierwszy 4-kilometrowy odcinek szczecińskiego szybkiego tramwaju z basenu górniczego do pętli Turkusowa. Szybki tramwaj to alternatywa do budowy metra dla dużych miast. Inwestycja ta może być ponad 10-krotnie tańsza. Przy zachowanej rezerwie terenowej może on być budowany w wykopie lub w droższym tunelu. Niewątpliwie nie jest on jednak w stanie zapewnić tak wysokiej regularności kursów oraz przepustowości jak metro. Szybki tramwaj może jednak bez problemu być włączony w układ torowy standardowego tramwaju, na przykład w obrębie centrum miasta, a obsługiwać go może standardowy tabor. Trasa PST stanowi przykład dla większych miast,
w jaki sposób tramwaj może stać się realną alternatywą w podróżach do centrum miasta. Jeśli Wam się podobało, koniecznie zasubskrybujcie Niskopodłogowca i obejrzyjcie pozostałe moje materiały. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę.